rtvpodkarpacie.pl. Janusz Korwin-Mikke odwiedził Rzeszów. Spotkał się z mieszkańcami i studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prezes Nowej Prawicy przyjechał do Rzeszowa na zaproszenie Koła Naukowego Politologów. Tego typu spotkania na uczelni odbywają się cyklicznie. Dobrze jest moim zdaniem, jeżeli student może posłuchać praktyków, niezależnie z jakiej formacji politycznej, niezależnie z której strony sceny politycznej. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to prawica, lewica czy centrum. My jako uniwersytet jesteśmy otwarci na gości z różnych scen, z różnych tutaj obszarów sceny politycznej i studenci dzięki takiemu spotkaniu, które było bardzo ciekawe, mogą poznać pewien punkt widzenia. Jeżeli nawet nie zgadzają się z poglądami prezentowanymi przez naszych gości, mogą dzięki temu skonfrontować sobie z ich poglądami poglądy własne i tym samym skorygować je lub wzmocnić się w przekonaniu, że ich poglądy są słuszne. Spotkanie bardzo mi się podobało. Jego poglądy są bardzo radykalne, czasami antysystemowe. Bardzo lubię tego człowieka jako człowieka, ale jego poglądy nie do końca podzielam. Spotkanie było tak od początku prowadzone w taki sposób, żeby pokazać, jaki pan Janusz Korwin-Mikke jest. Od początku to wejście, jego cała wypowiedź prowadziła do tego, żeby jakby przekonać ludzi do niego. I bardzo mi się podobało takie spotkanie, taki styl spotkania. Janusz Korwin-Mikke w swoisty sposób przekonywał do swoich poglądów. Jego zdaniem żyjemy w państwie niewoli. Jeżeli pani musi się w własnym samochodzie zapinać pasem, jeżeli nie wolno pani podjąć decyzji, żeby się, powiedzmy, ubezpieczyć albo nie. Jeżeli na przykład ja chcę wejść do apteki i chcę sobie kupić lekarstwo, to nie mogę. W normalnym kraju, proszę panią, lat temu 100, a nawet i całe 100. Jak pani czyta Agatę Christie, to babcia tam sobie kupuje z apteki, kupuje pół kilo arszeniku, żeby tu szczury, prawda, siostrzeniec kradnie ten arszenik, tam jest intryga. Wtedy można było arszenik bez recepty kupić. Bo ludzie traktowani jako ludzi wolnych i odpowiedzialnych. Jeżeli ktoś ten arszenik kupił i kogoś otruł, to go wieszano. Czyli wolny i odpowiedzialny. Natomiast jak potraktowano pana Breivika? Ja powiem tak, jeżeli koń pociągnie wóz i kogoś przejedzie. Przecież konia nie wieszamy, no bo głupie bydle, nie? Jeżeli dziecko strąci kamienie w dół, tak z urwiska, zabije ludzi. Wieszamy dziecko? Nie, bo to głupie dziecko. Jak potraktowano pana Breivika? Jak człowieka, czy jak głupie bydle? Potraktowanie pana Breivika jak człowieka, to powieszenie go. Czy rozstrzelanie. Przecież jak Eligiusz Niewiadomski zamordował prezydenta Narutowicza, no to on to zrobił w grudniu, a 5 stycznia był już rozstrzelany. A tam pan Breivik za 5 lat wyjdzie na wolność przecież, bo tam dożywocie trwa 7 lat, więc 21 lat to pewno 5, prawda? On się śmieje z nas wszystkich. No, traktowano go jak małe dziecko. Otóż cywilizacja wymaga, żeby to być wolny i odpowiedzialny. Czyli jak ktoś na przykład się nie ubezpieczy, to będzie na starość zdychał. To jest traktowanie człowieka według zasady prawicowej. Każdy jest kowalem swojego losu, prawda? I już. Dla prezesa Nowej Prawicy Unia Europejska, która dyktuje nam wiele warunków, to zło, które ogłupia ludzi. Okupacja unijna jest straszna, bo ona uczy, że się dostaje za darmo i ludzie, jak się ich nauczy, że dostają za darmo, przestają pracować. Jest skandalem. Chińczycy wybudowali w ubiegłym roku 11 800 km autostrad 38 pasmowych, a my nie możemy wybudować tych głupich 40 km drogi w kierunku Lwowa, prawda, bo nam miało być gotowe na 1912 rok. Miały dotacje unijne, prawda, i nie umiemy tego wybudować. To jest skandal kompletny. Zdaniem gościa spotkania rządy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości niedługo się skończą. Że bezpieka przestanie popierać, bo są nieużyteczne, ludzie tracą wiarę. Wie pani, że rządzą służby specjalne w naszym kraju, więc założyły sobie PO, założyły sobie PiS i teraz będą szukali czegoś innego. A co oferuje nam nowa prawica? Przestanie płacić jakikolwiek zasiłku dla nierobów i złodziei, natomiast przestać karać podatkiem dochodowym tych, którzy uczciwie pracują. I w tym momencie zniknie bezrobocie, prawda? Bo praca będzie dla każdego, jeszcze się pojawi cała kupa ludzi z zagranicy, żeby pracować i cała kupa firm z zagranicy, żeby ich zatrudnić, bo to przecież przyjemność, jeśli nie płaci podatku, jest ogromna. Już nie chodzi o te pieniądze, tylko chodzi o to, że nie trzeba się tłumaczyć, prawda, z tego wszystkiego, z każdego zakupu. I to Polska będzie takim krajem jak Chiny 6 lat temu, czy załóżmy Niemcy, czy jak Ameryka w XIX wieku. Będzie profesor Rybiński pytany, co będzie, jak Korwin-Mikke dojdzie do władzy, oświadczył 3 miesiące potwornego burdelu, a potem wzrost gospodarczy 10% rocznie. No i tak będzie. Studenci zapowiadają, że kolejne spotkania ze znanymi politykami już wkrótce. tvpodkarpacie.pl